Siema, 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 z tej strony Krzysiek i... Zibi! Tak jak kończyliśmy poprzedni odcinek, mówiliśmy, że coś się zmieni, bo na waszą prośbę, na wasze głosy skracamy odcinki do około 20, max 30 minut, ale żebyście nie byli stratni, nie tylko w poniedziałek lub wtorek, ale też drugi dzień w tygodniu, piątek, sobota, więc będziecie mieli po dwa odcinki, po 20 minut. Startujemy, lecimy z Borderlandsami. To weź sobie tam jest sklep, teraz to już się stoi na nim i co? A nie no ma właśnie tutaj góry. Czasami. A no. No bo jesteśmy pod tym wielkim statkiem. Aha! To wiele tłumaczy, faktycznie. Jest Rita. Chyba wszystkie trapy, nie tylko klap trapy, nie lubią schodów. Możliwe. Bardzo możliwe. Ale powiem wam szczerze, że w porównaniu do pre-sequela mi ta gra koszmarnie chodzi. Ja nie wiem, jak ja to robię. Znowu go zablokowałeś? Nie, po prostu znowu rzuciłem granat, a on poleciał prosto we mnie. Masz po prostu taki taką magnetyczną osobowość. Mam paru na dupie, gdybyście mogli, byłbym zobowiązany. Aha. Nie, to bardzo dobra synchronizacja, polecam grę. Co się stanęło? Takich lagów to ja jeszcze nie widziałem w żadnej grze. Synchronizacja jest tak skopana, że koop tutaj to jest dramat. Czyli ograniczamy się do podstawki, rozumiem, bez dodatków. Czyli ja bym się w ogóle ograniczył do nie grania w to, szczerze mówiąc. Tak najchętniej. Nie no, Rafał nie ma jedynki, a co, chcesz znowu iść na pre-sequela? Na wyższy poziom? Nie no, ja wypowiedziałem swoją opinię, no. No ja bym to chciał skończyć, żeby mieć odpajkowane, wiesz? Ale chętnie dodatki oleję. Ale ktoś mi go zgarnął. No mogłeś powiedzieć, że go potrzebujesz, bo ja go zastrzeliłem zanim umarłeś, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Hashtag synchronizacja. Leżem. Chcecie podnieść? Tu masz trochę zdrowia.
To jest, panowie, beczka ze zgorzelem. Ze zgorzelenie przeciwnika spowoduje, że będzie dostawał podwójne obrażenia. Okej. Jak dobrze rozwinę drzewko, a trochę zrąbałem i muszę zresetować skill, jak będziemy w sanktuarium, to będę tym chwytem od razu zgorzelił przeciwników. Na 26 poziomie. Gdzie jest Crabtrap? Krapie, rano wstaję. Żadnych normalnych znajomych. No chyba bez powodu się nie znamy. Niby racja. Miałem takiego laga, że nie słyszałem dźwięku wystrzału. Zaraz umrę. Rafał, podnieś mnie, jestem za... Nieważne. Jego granat, mój granat go zabił, znaczy się. Znowu spadłem w to samo miejsce. O, skrzynka. I tu zaraz będzie Flint. Jesteśmy gotowi na umieranie, przynajmniej ja. Amunicja. Wiecie, jak ja go pokonuję? Szybko? Umieram na dole, po czym wracam się i stoję tu, gdzie teraz stoję i do niego strzelam. To ja tu zostanę i będę stąd napierdziulał, wiesz? Wystawiłem ci go, Zbysiu, rozwal go, prawa. No właśnie. Która prawa? Twoja prawa. No to... Nie ma już tu nikogo. Już nie jest wystawiony, bo już spadł. Dobra. Leżę. Ja leżę zaraz obok ciebie. Więc was podnieść czy olać? Wystawiam wam po lewej. Chyba niepotrzebnie. No ja jestem zasłonięty przez Flinta, więc... Ja tam nie przeżyję 5 sekund. No, nawet ja nie mogę przeżyć tam 5 sekund. Podniosłem ci przy wejściu gościa.
Dobra, teraz jest chyba nawet nieczytalny. Okej, dobrze wiedzieć. Czemu ja płonę i się nie mogę ugasić? Nie wychylam się. A ty wiesz, że ja nie widzę, żebyś płonął? I'm burning. Można go złapać, patrzcie. Uleczcie mnie! Dzięki. Ten Gunzerker jest przynajmniej zajebisty. A. No. No i Grzesiu znowu wpadł i pozbierał. No. Może był pistolet ten. Ogniowy, więc go wziąłem sobie. Ale nie wiem, czy coś tam jeszcze było, czy nie. Weźmy go, wywalmy. Właśnie to zrobiłem. O. Za griffing. Ja może trzeba po prostu Grzesiowi wyjaśnić, że to nie jest Destiny i wszyscy widzimy to samo. On o tym wie, myśmy już razem grali, więc robi to z premedytacją. Jeżeli jeszcze raz tam wbije, tego wywalę i zablokuję na shifcie. Nie, bo to nie ma sensu. On będzie się zbierał, nie zagramy już w ogóle z nim, a my będziemy w dupie i będziemy musieli grindować potem na słabszych mobach, bo nie będziemy mieli sprzętu. To ma naprawdę zerowy sens. Przypomnijcie mi, chłopaki, ile jeszcze do sanktuarium? To znaczy i tak chcieli troszkę pojeździć. Znaczy nie, bo ja chcę zrobić respekt, wiesz, bo spieprzyłem skillę. Poszedłem w koop zamiast w kataklizm, przez to walę bardzo słabo. To znaczy teraz jak już wiem, gdzie jechać, no to powinno pójść szybciej, nie? Bo... No tak, bo ty pamiętasz. Czekamy, aż Claptrap tutaj stanie, przyjmiemy jego nagrody. Claptrapie! Wyjdź z menu. Ja nie jestem. Dziękuję. Powiedziałem to do Rafała, stałem z plecami do niego. Dobra, zbyt na ale. Czy tutaj sterowanie samochodem jest tak samo pojebane? Tak. Jest podobne, jeżeli chodzi o pre-sequel. Wiecie co, skoro i tak będę robił respekt, to póki co idę w to leczenie was, jak zabijemy kogoś, kto jest chwycony, o tak. Pomocy.
A dobra, wyśmiewaj. Ty zostawił całkiem dobry pistolet. No nie, na razie pistoletu nie będę używał, więc wiesz. A nie ma broni dla mnie w ogóle. I to jest trochę problem. Give it a try, wszyscy do automatu za amunicją. He may be short a few chromosomes, but he's a savant when it comes to vehicles. He's locked the station to prevent the bandits from using it, but I'm reading an inactive Hyperion bot in the Bloodshot camp. Znaczy chyba lepiej, żeby brakowało mu kilku chromosomów, niż żeby miał jeden dodatkowy. Uwaga! Bada z psychologii. Wypadają fajne rzeczy, ale... Mamy leczonko. Coś da... A nie, nie dla ciebie. Nie. No mam pecha, jak to ja i mi za bardzo nic nie leci. Ja będę shotgunny pistolet, tak mi się chyba najlepiej walczy. Mogłeś mi go po prostu zostawić. A wybacz, nie widziałem, że leżysz. Czekaj. Chwytam go. No i mamy leczenie przy okazji. Dobra, właściwie tego potrzebowaliśmy. To nie wiem, czemu. Kto chce jeździć, bo ja podziękuję przy tych dziwnych spadkach framerate'u. To ja mogę. No okay. To się załaduj u mnie jako operator wieżyczki. To ja wejdę na wieżyczkę. Znaczy lepiej, żebyś ty szedł na bok, bo co ja ze snajperką będę latał? Trzymajcie się, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Żegna was Krzysiek. I CB. Na razie, cześć.